dzisiaj nastąpił mianowanie na wyższy stopień stopień majora księdza kapitana Walentego Mrozy. Miałem zaszczyt, ogromny zaszczyt chodzić przez wiele miesięcy śladami księdza kapitana. Ta ceremonia dzisiejsza awansu jest poniekąd koronowaniem mojej pracy. Dziękuję za to wszystkim, którzy mi pomogli. Dziękuję wszystkim Panu Bogu. Proszę Państwa, ponieważ ksiądz biskup Saadelski, który jak sam wspomniał, był ministrantem księdza Mroza, znakomicie się przedstawił, zresztą jest historykiem, przedstawił biografię księdza krótko, treściwie. Ja ograniczę się do wojskowych aspektów, bo chodzi o awans na wyższy stopień oficerski. Ksiądz Mróz, młody ksiądz, zmobilizowany w 1920 roku, został przydzielony do 201 Pułku Szkoleżerów. To była taka naprędce organizowana jednostka, której brakowało wszystko. Myśmy starali się odeprzeć armię przyjaciela, więc przeszedł od walk opóźniających wraz z pułkiem aż pod Warszawę. Dotarł pod Warszawę i tam rozgrywała się walka o niepodległość Polski i całej Europy. Szkoleżerowie to jednostka kawaleryjska, ale w mieście się nie sprawdza, więc spieszono szkoleżerów. Walczyli między innymi pod Niepochętem, Baboszewem i Świklinem. Jak zanotowali ci historycy, pod tymi miejscowościami przynajmniej 3 razy ruszali na nieprzyjaciela na magnety. Wyobraźmy sobie, w jak krwawych walkach uczestniczyli. Proszę Państwa, za tamte walki, za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał krzyż waleczny. Ja dodam od siebie, mianowicie, to była bardzo krwawa wojna. W tamtej wojnie, to było takie preludium Katynia dla mnie, dla wielu historyków, bo bolszewicy brali jeńców, ale bardzo często brało tak, że jeżeli wzięli do niewoli oficera, to go mordowali na miejscu, albo torturowali i mordowali. To samo robili z kapelanami polskich oddziałów. Torturowali i mordowali. Więc dla młodego księdza, który wtedy niósł pociechę, służył wojsku, to było przeżycie ogromne. Dodam jeszcze, że ponieważ gościmy tu przedstawicieli służb mundurowych, jest z nami dowódca batalionu, który nosi nazwę 3 Pułku Szkoleżerów Mazowieckich. Ten pułk, który tak bohatersko zapisał się w obronie Warszawy w sierpniu 20 roku, został przemianowany na 3 Pułk Szkoleżerów Mazowieckich. Dziękuję bardzo.